Przewodniczący, jesteśmy przy punkcie 16 i przed nami projekt uchwały w sprawie ustalenia sprawy osobowej do Stałej Komisji Rady Miasta Kraśnik. Poproszę Pana, że nie ma potrzeby, przepraszam. Komisji Rady Miasta Kraśnik. Informuję, że jest to konieczna uchwała. Z uwagi na to, że jeden z radnych, a mianowicie pan Kudrowicz, zgłosił akces do pracy Komisji Edukacji, w związku z tym przeprowadziła aktualny skład naszej komisji stałej. Czy ktoś chce skorzystać z edukacji, może zgłosić jakieś swoje ambicje do pracy różnych innych komisji, czy swoje pomysły? Nie widzę. Wobec tego ten projekt mamy Państwo przed sobą, widzą skład komisji, skoro nie ma uwag, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Kraśnik, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 18 za. 18 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie. Uchwała została podjęta. Następnie jako punkt 17 mam uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu powiatowym w Kraśniku. I teraz właśnie prosimy Pana Burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dwa dni temu, 23 czerwca, ukazało się ogłoszenie, postanowienie marszałka prezydenta Polski na temat zarządzenia referendum dnia 6 września. W tym postanowieniu w załączniku jest kalendarz wyborczy i ten kalendarz wyborczy zobowiązuje Rady Gmin, Rady Miasta do utworzenia odrębnych obwodów głosowania w terminie do 23 lipca. Z uwagi na to, że nie była planowana sesja w lipcu i w sierpniu, pozwoliłem, żeby to po prostu, złożyłem taki wniosek, żeby po prostu przyspieszyć temat i żeby jako włączyć pod obrady dzisiejszej sesji. Jest to uchwała standardowa. Taka podobnej treści uchwały są już od paru lat podejmowane. Nie wyklucza się, że jeszcze w tym roku, bodajże na przełomie sierpnia, początek września, będzie następna taka sama podobna uchwała związana z wyborami do Parlamentu, do Sejmu i Senatu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi, pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Kto jest zatem za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu powiatowym w Kraśniku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 18 za. 18 za. Mamy na sali 18 radnych, żadnych uchwał została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kraśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Proszę o zapoznanie z projektem tej uchwały Pana członka przedstawiciela Rady Miasta Kraśnik. Przewodniczący, Wysoka Rado, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przyjmowany co roku przez Wysoką Radę. Jest to obowiązek, który nakłada na nas ustawa o pożytku publicznym w wolontariacie. Określa ona ogólne zasady, które obowiązują pomiędzy miastem Kraśnik a organizacjami, które działają na rzecz naszych mieszkańców. W poszczególnych punktach są opisane procedury,
Są opisane komisje i są opisane działania, które są podejmowane przez miasto lub z inicjatywy tychże organizacji. Jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, w programie założyliśmy minimalną kwotę na realizację zadań z organizacjami pozarządowymi w wysokości 500 000 zł. Odkąd ja jestem w urzędzie, zawsze ta kwota była spełniana tak jakby wielokrotnie. W roku 2014 przeznaczyliśmy również znacznie większą kwotę na tą działalność. Kwota 500 000 zł jest takim bezpiecznikiem. Gdyby coś się działo niedobrego z naszym budżetem i musielibyśmy znacznie ograniczyć pomoc dla organizacji pozarządowych. W roku 2014 wydaliśmy około 1 000 000 zł, czyli dwukrotność tego, do czego zobowiązaliśmy się w programie uchwalonym w 2013 roku. Jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o postępowania konkursowe, tutaj nie następują żadne znaczące zmiany. To wszystko, co obowiązywało w roku 2014, obowiązuje również teraz. Są zmiany, oczywiście w ustawie o pożytku publicznym wolontariacie, ale dotyczą one zupełnie innych zagadnień. Głównie chodzi tu o księgowość i o prowadzenie organizacyjne stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam zatem do zadawania pytań panu Pyciowi. I mamy tyle, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście za. Ustanowienie głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 19, a jest nim projekt uchwały w sprawie ustanowienia weksli Miasta Kraśnik Zwycięci, Miasta Kraśnik Symboli Promocyjnych Miasta Kraśnik oraz zasad stosowania. I tutaj zapraszam przewodniczącego komisji statutowej do takiego deklarowania na dyrektor tej uchwały. Miasta Kraśnik, pieczęci Miasta Kraśnik, symboli promocyjnych Miasta Kraśnik oraz zasad ich używania. To prawda, wszyscy dzisiaj dopiero ci, którzy nie pracowali w komisji, dostali projekt tej uchwały, ale ta uchwała jest w większości radnych znana. Nie wiem, mam czytać tą uchwałę. Także ona w treści tej uchwały są wymienione w paragrafie 1 weksilia. Ustala się flagę stolikową, ustanawia baner Miasta Kraśnik. W punkcie 4 uzasadnienie weksiliów Miasta Kraśnik jest załączny przyjęty numer 4 do tej uchwały. Paragraf 2. Pieczęcie Miasta Kraśnik, uroczysta pieczęć Rady Miasta Kraśnik, pieczęć burmistrza. Uzasadnieniem też jest załącznik nr 8 do tej uchwały. W paragrafie 4. Przepraszam bardzo, w paragrafie 3. Symbole promocyjne miasta. Ustala się czcionkę uroczystą. Czcionko to jest aktywa toruńska.
Patrzę, tak, przepraszam, Antykwa Toruńska. Załącznik numer 9 ustanawia się symbole promocyjne. W paragrafie 4 prawa własności właścicielem symboli jest oczywiście miasto Krasi. Prawa własności symboli miasta Krasi są niezbywalne. Zasady używania tych symboli w paragrafie 5 są też ujęte. Ja mówię pokrótce, bo każdy ma przed sobą. W paragrafie 6 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Krasi, a w paragrafie 7 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia ogłoszenia dzięki urzędowi. Pragnę nadmienić tylko, że tymi weksyliami, pieczęciami zajmował się specjalny zespół, który zespół fachowców, który na podstawie historii Kraśnika opracował barwy żółto-czerwone, herb, który obowiązuje już dzisiaj. Ta uchwała została skierowana do zaopiniowania do ministra administracji i cyfryzacji. Podstawą wyrażenia opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę projektu w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycję historyczną względu. Ta uchwała nr 14 powołuje się na artykuł 2a ustęp w drugim punkt pierwszym ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach dziennik ustaw nr 31, pozycja 130 z późniejszymi zmianami. Komisja Heraldyczna postanawia paragraf pierwszy wyrazić pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flag, baneru i pieczęci miasta Krasi jako zgodnych z zasadami heraldyki, weksylologii, miejscową tradycję historyczną, przez co spełnia warunki określone w paragrafie w artykule 3 ustęp 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o znakach i mundurach. W paragrafie 2 przekazuje się tą uchwałę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej do stosowania, do stosownego wykorzystania. Podpisał przewodniczący Komisji Heraldycznej Paweł Dudziński. Proszę w takim razie. To wszystko. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Radny Tadeusz Szonka, proszę bardzo. Wysoka Rado, chcę powiedzieć jasno, jestem zbulwersowany tym, że większość dzisiaj w tak ważnej sprawie wniosła projekt uchwały bez możliwości przygotowania się radnych do dyskusji nad jej podjęciem. To jest brak szacunku dla radnych, brak chęci współpracy, brak zrozumienia, co to demokracja. To jest przeświadczenie, że wystarczy większość, żeby forsować swoje genialne pomysły. Jestem tym zniesmaczony, ponieważ akurat projekt tej uchwały powinien być rozpatrzony bardzo zgodnie, bez żadnych politycznych, bo on nie ma podtekstu politycznego. Na dodatek ta uchwała musi być podjęta raz, dobrze i na bardzo długi okres czasu. Oczywiście prawdą jest, że długo nad tym pracowaliśmy w poprzedniej kadencji. Oczywiście prawdą jest, że człowiek, który się tym zajmował, pracował w urzędzie, którego ta dziedzina była konikiem, konsultacji z profesorami
uzgodnił te symbole miejskie. Oczywiście prawdą jest, że jest pozytywna opinia Komisji Heraldycznej, ale prawdą także jest, że wiele miast w Polsce ma przyjęte swoje symbole, niekoniecznie, przynajmniej tak jak relacjonował to przygotowujący projekty tych dokumentów poprzednio zatrudniony w Urzędzie Miasta urzędnik, niekoniecznie zgodnie z zasadami tej komisji. Jest jednak dbałość o to, żeby te nasze symbole miejskie były estetyczne, były ładne, żeby chciały być przez mieszkańców akceptowane i z dumą noszone. Ja mówię, gdyby nie działanie z zawęgła, z zaskoczki, przygotowałbym i zgłosił konstruktywne wnioski na temat każdego załącznika tej uchwały. Nie dano mi takiej szans. Mogę więc tylko zgłosić swoje uwagi, te, które zgłaszałem, bo kiedyś zgłosiłem na szybko zrobione alternatywne projekty, które w moim przeświadczeniu dochowywały historycznej tradycji. W moim przeświadczeniu były o wiele ładniejsze, estetyczniejsze i mogły być również rozpatrzone. Stworzono w poprzedniej kadencji na wniosek Rady system konsultacji tego projektu. Nie mam dzisiaj starej komórki. Otrzymałem od mieszkańców Kraśnika też taki po moim wystąpieniu SMS. Ma pan rację, panie radny. Te projekty są brzydkie, beznadziejne. Oczywiście ta konsultacja w urzędzie robiona w sposób zorganizowany dała pozytywną opinię dla tych projektów. To prawda. Ale ja w dalszym ciągu uważam, że na flagach powinien znaleźć się herb wraz z tarczą, nie same jeliny. Ja w dalszym ciągu uważam, że pieczęci miejskie powinny być, współgrać te jelita na pieczęciach z tym, co jest na herbie. Że nie powinny być inaczej rozwarte. Nie znajduję uzasadnienia i konieczności, żeby napisy na pieczęciach były do góry nogami. Nie ma takiej konieczności, jak analizowałem wiele stosowanych od dawna pieczęci miejskich. Dlatego chcę powiedzieć jasno. Nie mogę głosować za tymi projektami. Państwo je przepchniecie, bo uważacie, że trzeba mieć, można stosować argument siły i argument arytmetyki głosowania, a nie siły argumentu. Natomiast ja uważam, że te projekty mogłyby być lepsze, można by je było udoskonalić ku zadowoleniu i mieszkańców. Sądzę, że robimy bardzo, bardzo brzydką rzecz, że wrzutka bokiem w tak ważnej sprawie poddawane jest
pod głosowanie bez możliwości przygotowania się radnych do dyskusji na ten temat i bez konsultacji. Ja jestem ciekaw, jak zagłosuje młody, ambitny, pracowity radny, który w swojej interpelacji mówi o potrzebie szerszego konsultowania wszystkich decyzji ze społeczeństwem, pytania ich o zdanie ludzi. Jak w tak ważnej sprawie dla nich nie dano mu czasu na konsultację. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pan Piotr Iwanowicz. Szanowni Państwo, jeszcze nie będę powtarzał, ale to, co powiedział Pan Tadeusz Szwonka, to ja w całej szczególności popieram, jest to dokument bardzo ważny, jeden z najważniejszych dokumentów. Staramy go się przepchnąć. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego. Ja ze swojej strony na pewno odmawiam jakiejkolwiek dyskusji, jakiejkolwiek głosowania, no bo przecież to jest chyba sprawą jasną, że 30 stron papieru nie jesteśmy w stanie tu w tej chwili przeczytać, zapoznać się z tym, przemyśleć i tak dalej. I tak dalej. Natomiast chciałbym jeszcze, nie wiem, być może, że ja źle usłyszałem, ale w mojej ocenie na podstawie tego obowiązującego statutu w tej chwili, to my nie możemy uzupełniać porządku obrad. Pani mecenas czytała ten paragraf 17. Paragraf 17. To proszę pani radco, niech pani literalnie przeczyta, bo w mojej ocenie to nie dotyczy uzupełniania porządku obrad, tylko całej sesji. Najpierw się mówi o tym, ale że... Ale i 20 czytałam pani radę. Ustawy, ale ustawy o samorządzie gminnym też. Proszę Państwa, to jedną rzecz uszczegółowiamy w statucie, drugiej nie uszczegółowiamy. To chociażby takie rzeczy, proszę Państwa, powinniśmy uregulować tu w statucie, żebyśmy wiedzieli, czy takie uchwały można wprowadzać, czy nie można, czy 2 dni, czy 3 dni przed terminem i tak dalej. A my w tej chwili już będziemy debatować nad tym statutem i już wiemy, że on nie jest doskonały. Dzisiaj nam to wychodzi nawet. Sprawa uzupełnienia, sprawa sesji nadzwyczajnej. Proszę Państwa, kto zwołuje sesję nadzwyczajnej z dnia na dzień? No to ja uważam, że to jest wygłupianie się. Przecież my jesteśmy instytucją. W ustawie nie pisze nic, że jeden dzień, tak? No właśnie, do tego właśnie mówię, że statut jest po to, że powinien nam określić, czy to będzie 3 dni, czy 5 dni. Proszę Państwa, pamiętam i tu z tym statutem to nikt mi nie powie, i teraz się powołujecie na ustawę. Ja już jestem trzeci raz kadencję i pamiętam, jak zawsze było tu za byłego burmistrza, że były jakieś tam wrzutki. I po to ten statut był zmieniany, żeby właśnie tych wrzutek nie było. Ja dokładnie pamiętam, jaka była sentencja i jaki był cel działania i opracowania dobrze statutu. Panie Przewodniczący, wyście opracowywali ten statut przez 4 lata i przecież to po to było, żeby to przemyśleć, żeby się zastanowić nad tym i tak dalej. A teraz naprawdę ja nie rozumiem tego. Dlaczego mamy to dzisiaj przepychać, jeżeli ludzie tego po prostu nie przeczytali w ogóle i już w tej chwili są wątpliwości. Uregulujmy nawet tą sprawę sesji nadzwyczajnych, czy właśnie wrzucanie tych wrzutek odnośnie uchwał. Dziękuję. Radny Topolski, proszę. Bardzo dziękuję za wywołanie mnie do tematu. Słuszne uwagi prezesa Iwana i członki. Nie chciałbym na pewno też, żeby takie były wrzutki dla mnie, że bym się nie zapoznał wcześniej, miałem dzień głosować, ale to podyktowane było chyba tym, że po prostu komisja statutowa obradowała do końca czerwca i chciała formalnie zakończyć swój udział, bo później to by już to, nie wiem, wyglądało, że jako poszczególni radni by zgłaszali te swoje propozycje i myślę, że to chyba o to chodziło. No a te symbole, no to tak tutaj zasięgałem informacji, że były na stronie internetowej, no ale w sumie być może warto by było rozważenia jakieś większe udostępnienie tego wcześniej społeczności. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś ma chciał zabrać głos? Ktoś jest pan radny Rzeszina. Ja chciałbym zaapelować krótko, aby używać troszeczkę ładniejszego języka, bo takie stwierdzenie wrzutka, okiem, zawęgła, przepychać, ko-
planem, dociskać, no to troszkę moim zdaniem nie powinno być tutaj na sesji. Dziękuję. Prawda, oczy kole. Dziękuję. Radny Marian Kasz, proszę. Paweł Kamieński. Może być? Powinien. Proszę Państwa, ja to chciałem tylko to uzupełnić, że my mówimy o pracy, o pieczęci, o insygnii, ale nie pominęliśmy o jednym insygnii władzy, jaki jest w wyposażeniu przewodniczącego Rady Miasta. I tu chodzi mi o łańcuch. Ja wiem, że taki pobudek skromności osobistej, nie każdy przewodniczący by to mógł używać na sesjach tych zwyczajnych, ale na sesjach uroczystych winien to stosować. Chcę powiedzieć, że gminy i miasta, naczelne gminy to mają. To dlaczego miasto Karsi, które będzie miało swoją flagę, ma swój herb, będzie miało hymn, będzie miało patrona, ma nie mieć przewodniczący właśnie takiego instytucji, jaki jest łańcuch. Nie wiem, jak to się nazywa, z rozporządzeniem politycznym, ale uważam, że ten element powinien być wyposażony przewodniczący Rady Miasta. Chcę powiedzieć, że w takiej gminie jak Urzędu, która już od nowego roku będzie urzędu, będzie miastem, ma, dlaczego ma Kaszczyk mieć, to powinno być naszą ambicją, naszym honorem, żebyśmy to miasto miało, żeby przewodniczący, czy pan Jan, czy może za 5, za 10 lat przeciwny, a może jeszcze raz pan Tadeusz będzie, to dlaczego ma nie być na sesjach uroczystych w takiej zakresie coś nie wiem, to jeśli spojrzymy na łańcuch, za łańcuch można różnie patrzeć, ale jeśli się można jako właśnie być symbolem tego niewolnictwa miasta. Służyć. Ja to nie wiem o co chodzi, jak to nie wiem, jak to się nazywa pomogło, może to jest naszyjki, może łańcuch, może ale proponuję, żeby komisja statutowa przebiegła się, zajęła się tym tematem. Jak nie ta komisja, to nowa, która powinna właśnie uwzględnić wszystkie te wnioski, o których jest tutaj dzisiaj mówić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Radny Jarosław Jamrus. Szanowni Państwo, zastanawiam się, czego panowie Piotr i Tadeusz obawiają się, jeśli chodzi o tą symbolikę miasta. Ja to bo nie czytałem. Wygląda, ja to nie czytałem, bo już mówiłem. Wygląda na to, że 3 lata waszej ciężkiej pracy poszło na marne. To tak jakby zmiąć to wszystko i wyrzucić do kosza. Przecież ciężko pracowaliście. Nie my, bo my jesteśmy świeży. No. Po co było w takim razie kierować to wszystko do tej komisji prawnej? Po co? W jakim celu? Nie rozumiem, żeby to teraz wszystko przekreślić? No to dobrze, jednemu, pan Tadeusz, powiem swoim językiem, jednemu się podobają ogórki, a drugiemu ogrodnika córki. Tak jest. Możemy zrobić zamiast czerwone i żółte, zielone i niebieskie. Tylko teraz, kto z nas, jeśli nikt się z nas nie zna na tych symbolach, na tym, co oznacza kolor czerwony i żółty, jak my możemy się na ten temat wypowiadać? My się po prostu na tym nie znamy, to zostało opracowane przez człowieka, który był specjalnie do tego zatrudniony. Specjalna komisja to wszystko przyklepała i teraz mamy co, z powrotem 3 lata nad tym pracować? Proszę bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? No, proszę. A do tym proszę bardzo, Tadeusz. Ja mam tyle sympatii i tak wysoko cenię intelekt przewodniczącego komisji statutowej, że aż nie wierzę, że słyszę to słyszę. Pani radny, mnie
chodzi o to, o styl. Możemy się różnić i zdecyduje większość. Zdecyduje większość, jakie te, jaka ta uchwała ma zatwierdzić nasze symbole. I zdecyduje większość, czy to mają być czerwone, czy zielone. Czy mają być ogórki, czy córki. Tylko, że wy robicie to z naruszeniem zasad funkcjonowania Rady Miasta. Że daliście to dzisiaj na stół. Że nie daliście żadnej szansy radnemu zapoznania się z tymi dokumentami, przemyślenia tego, skonsultowania. Czy wy tego nie rozumiecie? Czy wy tego nie rozumiecie? Ja naprawdę jestem tym wszystkim szalenie zbulwersowany, bo to nie jest przedmiot, o który tu miałby trwać spór. A ja zgłaszam te zastrzeżenia, bo się nie zgadzam, żebyście tak traktowali Radę. Że jak macie większość, to wam wszystko wolno. To takie metody, gdzie nie szanuje się jednej zasady, że zbiorowa mądrość to dopiero mądrość, że nikt sam rozumu nie zjadł i że zawsze warto wysłuchać opinii innych. I nabożny stosunek, panie przewodniczący, do tego, co ktoś ustalił czy podpisał, wam, działaczom PiS-u, powinien być obcy, dlatego że szczególnie często poddajecie wątpliwość to, co ustalą mądrzy, władze, profesorowie. Wykazujecie różne głupoty, niekonsekwencje. Więc to tak wygląda. Ja mogę się opinią Komisji Hierarchicznej kierować. Oczywiście powinienem ją wziąć pod uwagę. Oczywiście nie powinniśmy w sposób zdecydowany naruszać obowiązujących tam określonych zasad. Natomiast podkreślam z całą mocą, ja do tej sesji się już przygotowywałem. I gdyby pan mi dał taką szansę i nie robił tego dzisiaj w takim trybie, to bym tu na sesji przyniósł dowody i dokumenty, że w innych miastach, gdzie też nie siedzą martowy, tylko też pracują ludzie, którzy mają wiedzę, którzy zebrali informacje, którzy zasięgnęli język ekspertów opinii, podejmowano decyzje inne niż te, które my podejmujemy. A mnie chodzi generalnie o to, że dopchnęliście to kolanem i wcale mnie nie interesuje, czy Rysiowi się mój język podoba, czy nie. Bo on jest tylko stwierdzeniem faktu. I nie ma co takich brzydkich faktów ubierać w piękne słowa. Radny Jacek Zając, proszę. Szanowni Państwo, z godziną patrzyłem, zastanawiałem się, kiedy uniesie się pan członka. Proszę Państwa, zadziwiający atak na akurat na te dwa projekty uchwały. Ale przed chwilą głosowaliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy i tak dalej z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Te materiały nie trafiły na komisję również. Nie było problemu, ale dlaczego dla pana członki nie było problemu, że to nie trafiło na komisję? Może dlatego, że to akurat ten projekt uchwały pisał syn, pan Piotr Szczotka. To nie było problemu. A tutaj mamy
mamy, proszę Państwa, przez fachowców, przez znawców, przez osoby z Komisji Heraldycznej, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, ci, którzy się tym zajmują, mamy ich opinię i próbujemy być mądrzejsi. Radny zgłasza problem, że nie może być na pieczące, jak się nie podoba, że ogromnie są litery. No panie członka, ta pieczątka jest ogromna. Jakbyś pan nie postawił, będzie. Ja pan też nie monetę, tam tak samo jest na monecie. Polska Rzeczpospolita tak samo jest napisane. Nie ma, że jedne litery są w jedną stronę, drugie drugą. Symbole panu nie pasują. Ja wiem, że Słowaki, którzy chcieli tych, może i żółte symbole na czerwonym tle i inne, troszeczkę przeszkadza im herb, jaki jest. Skupmy się, proszę Państwa, na tym, co jest. Mamy opinię fachowców i skupmy się, głosujmy to, bo pan, panie członku, akurat był w tej komisji, miał pan te dokumenty. Może się pan doskonale do tego odnieść, do tego wszystkiego. Te dokumenty też mieli... No nie, nie wszyscy radni. Większość radnych, powiedzmy, którzy byli w poszczególnej kadencji, mieli te dokumenty. Zapoznali się z nimi, widzieli. Jeżeli chodzi o, już tak wybiega troszeczkę, bo Piotr Iwan mówił o kolejnym projekcie uchwały, o statucie. No są naprawdę kosmetyczne zmiany. Ja sobie przypominam, pan, panie członka, jak był przewodniczący, nie trafiły zmiany na komisję, na żadną komisję, a pan przyszedł tutaj i relacjonował to na sesji, pan prowadzi. A teraz pan poszukuje się u innych jakichś manipulacji do dopychania czegoś kolanu. No, przecież wyraźnie panu powiedzieć, że pan wie, bo jest w tej komisji. Do 30 czerwca ta komisja pracuje, pracowała intensywnie. W krótkim okresie czasu spotkała się 3 razy. I czas się kończy. Kończy się czas, kiedy nie będzie mogła działać. I dlatego z tego po części wynika ten pośpiech. Nie ma tu nic znaczącego. Może pan przecież złożyć jeszcze dzisiaj albo jutro projekt zmian do tej uchwały, tej czy innej. I to trafi na pewno przewodniczący pod obrady do przedstawienia. Proszę Państwa, skupmy się na tym. Mamy naprawdę opinię fachowców, jeżeli chodzi o Meksykalia. No i nie próbujmy być mądrzejsi od ludzi, którzy się na tym znają, którzy to badają, którzy to śledzą. Pan poseł. Panie Przewodniczący, ja mam prośbę serdeczną do Pana, żeby Pan reagował, jak Pański zastępca wypowiada głupoty i odbiega od tematu, i odbiega od rzeczywistości, i odbiega od obowiązujących przepisów, bo przywoływanie uchwały Rady Miasta w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, radny Zając powinien już wiedzieć, pełniąc którąś kadencję funkcję radnego, że inicjatywy uchwałodawczej nie ma urzędnik. Nawet jak się nazywa członka i nawet jakby się nazywał Zając, to też wiedzie. Tylko mają burmistrz. I pod projektem uchwały są podpisy pani wiceburmistrz, działającej z upoważnienia burmistrza pani Pomykalskiej, pełniącego obowiązki siedzącego tu, któremu pan ujął Łukasz Skokowski, kierownik Wydziału January Pawlos i urzędnik, który niestety, co pana strasznie boli, nosi moje nazwisko. Ale to pańska taka małość powoduje, że ciągle pan się ślizga tym młodym człowieku, jak nie może pan sobie poradzić z jego ojcem radnym. Natomiast też pan powinien wiedzieć, że chodzi o, i to do pana obowiązków należy, przestrzegać procedur. A procedura jest taka, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinni radni otrzymać w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. I o ile ta uchwała była potrzebna, i ona jest taka sama, jakby pan umiał czytać ze zrozumieniem, to by pan wiedział, że w tamtym roku obowiązywała dokładnie taka sama uchwała, tylko ustawowy obowiązek jest jej aktualizowania corocznie. I by pan to wiedział, tylko, no właśnie, trzeba się do sesji przygotowywać i zamiast dziać nienawiścią, to czasami się zastanowić nad tym, co się gada. Dziękuję. Gracias.
wkurwia strasznie, że ja się panem szczególnie zajmuję, bo to obojętne, ale powiem panu jedno. Słucham, co powiedziała pani mecenas. Zacytowała panu paragraf z ustawy, nie z uchwały, nie ze statutu uchwały o statucie, tylko z ustawy, z dokumentu nadrzędnego. Że można wprowadzić w tym trybie dokumenta. Pan cały czas z uporem maniaka twierdzi tutaj, że nie można, że ktoś obchodzi prawo, dopycha coś kolanem i upycha. To niech pan nie wkłada w moje usta, nie wiem, jakie prawo zostało naruszone. Następnie radny, następnie radny widzi właśnie głosy. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja nie wiem, czy ja bym złożyła formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Dziękuję. Pierwsze poprawki się zgłaszały. Zatem na razie będziemy głosy. Radny Tomasz Stanik. Mam podobny apel w tym samym stylu, ponieważ już rozstrzygnęliśmy to na początku tej sesji, że będziemy obradować to. Nie ma od tego, więc teraz, jeśli pan radny członku uważa to za stosowne, proszę wnieść wnioski albo propozycje zmian. Jeśli nie, to przejdźmy do uchwalenia tej uchwały i nie dopychania kolanem, tylko przyjęcia bardzo dobrze, solidnie opracowanych i przygotowanych weksyli. Bardzo proszę o zakończenie dyskusji i o przejście do głosowania. Dziękuję. Na rozwinie bardziej proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja miałem szczęście, że współpracowałem przy tworzeniu tego projektu uchwały w poprzedniej wersji, w poprzedniej kadencji. Miałem też możliwość uczestniczenia jako przedstawiciel Rady Miasta w posiedzeniu Komisji Heraldycznej i wysłuchania opinii ludzi, którzy całe życie poświęcili temu, żeby badać zasady i reguły, które ustalają normy potem dla takich jak nasze miasto Kraszyk, dla takich mieszkańców jak my. Powiem tak, ja w poprzedniej kadencji, jak był składany ten wniosek, byłem za przyjęciem tej uchwały z uwagi na to, że te zasady, które normują formę, treść oraz technikę sporządzania tych weksyli zostały zachowane. Tu w tych wzorach zostały umieszczone również i elementy historii miasta i na przykład tutaj mówienie o tym, że na fladze, że skrzyżowany kopijelita, że powinny być na tarczy i tak dalej, jest to nieścisłe określenie, bo też nam się mówi o tym, że oryginalny to na tle czerwonym, czyli nie mówi się nic o tarczy. I to nam wyjaśniano na posiedzeniu tej komisji. I tutaj bym proponował, żeby nie tworzyć dodatkowej, że tak powiem, twórczości w tym temacie, bo to, co zostało zrobione, w moim odczuciu jest zrobione dobrze. Jednemu się będzie podobać bardziej, drugiemu mniej. Dla mnie ważne jest, żeby sposób podejścia do tych symboli był właściwy, bo jeżeli my zaczynamy na początku to wytykać niedostatki i tak dalej, to czy my możemy liczyć na to, że ludzie mieszkańcy będą podchodzić do tego z szacunkiem? Obawiam się, że to może zamiast budować tutaj spójność przy podejściu, może powodować różnicowanie nas. Ja rozumiem tutaj uwagi radnego członka, że wnosi swoje elementy uwagi i uczucia estetyczne, jak najbardziej ma do tego prawo i dobrze, że tak dyskusję w poprzedniej kadencji rozpoczął i rozpoczyna w tej kadencji. Tylko pytanie, jak długo to będziemy robić? Kolega tutaj powiedział o wałkowaniu. Ja specjalnie zwrócił uwagę na to, dlatego że tą formę, akurat tą technikę, to uważam, że do czego innego należałoby stosować, ale nie pod kątem takim, że poczuł się obrażony. Absolutnie. Tylko już od tego momentu, kiedy my dyskutujemy o tym używaniu właściwie słów, nie stosujmy wycieczek osobistych jeden do drugiego, poprzez to, żeby pokazać, kto jest większym rebelitem, to jest lepszy złotomusk. Nie na tym rzecz polega. Prosiłem o to, żeby zamienić kolejność tych dokumentów przy uchwaleniu z zasady. Bo na tych tutaj koledzy Marianowi Kaszewicz odpowiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sięgnie do dokumentu, do statutu miasta, to zobaczy, że w paragrafie 4, tam w ustępie 5 jest wzór fragilicyjny, inwazji i tak dalej. Ten zapis statutu nie zamyka możliwości uzupełnienia tych symboli. I tutaj mówię, jeżeli my będziemy
szybciutką drogą, że jeszcze, a to jeszcze ten symboliczny łańcuch symbolizujący władzę, a jeszcze może ktoś coś innego wymyśli, to w ten sposób hamujemy podstawową rzecz. Tak jak statut uchwaliliśmy i pracowaliśmy nad modernizacją i ustawianiem jego, tak samo dokonamy tu. Ja od razu mówię, ja swojego zdania co do pierwotnej wersji projektu uchwały nie zmieniam. Będę głosował za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? W zasadzie dyskusja przepraszam głosy Pani Przewodniczący zamknięta. Wniosek Pani Andrzejewiczki, wyszedł się z Panów. Szanowni Państwo, kończąc tę dyskusję, chcę odnieść się tylko do uwag, które mówią o tym, że na statut jest niedoskonały, bo Wysoczyńskiego albo nigdy doskonały nie będzie, bo my też nie jesteśmy doskonali. Chcę przypomnieć, kiedy Komisja Statutowa rozpoczyna swoją pracę, to daty tej komisji był zaproszony każdy z Państwa, radnych, którzy wtedy byli członkami Rady Miasta. Na moje apele, z którą przepraszam, to mówię, odpowiedzieli nieliczni, a jeszcze mnie się zaangażowało. Dziwi mnie zatem, że najwięcej problemów z tym mają ci, którzy nie chcieli się angażować wtedy. Zapraszam więc tych wszystkich, którzy mają swoje uwagi do statutu, do tego, żeby te uwagi zgłaszali nadal, bo wiadomo, że tutaj jest niedoskonałe, są jakieś błędy, czy trzeba coś uzupełnić, to po prostu to trzeba zrobić. Komisja Statutowa zamyka pracę w tym momencie zgodnie z uchwałą naszą poprzednią 30 czerwca, ale jeżeli chcemy być lepsi w tym, co robimy, chcemy używać lepszych materiałów, lepszych dokumentów, lepszych uchwał, to do tego też się przyłóżmy nie tylko wtedy, żeby krytykować, ale wtedy, żeby coś konstruktywnie zrobić. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia reksimów miasta Krasin, pieczęci miasta Krasin, symboli promocyjnych miasta Krasin oraz zasad pochodzenia, proszę o podniesienie ręki do głosu. Trzynaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu następnej uchwały w sprawie uchwalenia statutu miasta Krasin. Ponownie proszę pana przewodniczącego komisji statutowego o wskazanie nam zmian, jakie są wprowadzone, bo punkt podstawowy państwowej kazałości doskonałej bardziej czy mniej jest nadal ten sam. Każdy w tym momencie również tam stara, jak wielokrotnie godzinę, może zgłosić swoje uwagi, które były przedyskutowane, bo my to zbieramy się na komisję jak na sesję, żeby właśnie to czynić. Szanowni Państwo. Ja tylko jeszcze jedno zdanie, przepraszam, na temat tego, co poprzednio było powiedziane. Myślę, że te wszystkie symbole na pewno są poza wszelkim partyjniactwem. Ludzie, którzy różne poglądy reprezentują, opracowywali to wszystko. Ja, jeśli ktoś mówi o mnie, wy, działacze PiS-u, no dobrze, jestem oczywiście, nie wstydzę się tego w klubie PiS, ale nie jestem partyjny, jestem bezpartyjny. To tylko tyle, co chciałem na ten temat powiedzieć. Jeszcze jedno rzeczywiście niefortunne moje sformułowanie, przepraszam, panie Zbyszku, za to wałkowanie co do inteligencji mojego kolegi Tadeusza, bo też jestem pełen podziwu i też skądinąd sympatię się odnoszę do jego wystąpień i do jego osoby. A wracając do projektu uchwały odnośnie uchwalenia statutu Rady Statutu Miasta Krasin, no to rzeczywiście te na podstawie wniosków, które wpłynęły, może jeszcze powiem, dlaczego takiego przyspieszenia dostaliśmy. Ja prosiłem, nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, nawet na sesji, żeby zgłaszać wnioski. To była podstawa do tego, żeby tą komisję zwołać. Jak nie mamy wnioski, no to przyspieszyliśmy pracę, w ciągu miesiąca trzy razy spotykaliśmy się. I
z tych wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane i ujęte w tym projekcie, w rozdziale pierwszym przepisy ogólne, w paragrafie 5 doszedł punkt 3. Państwo macie pusty druk. Macie pustym drukiem to napisane. Punkt 3 stanowi się. Ustanawia się patrona miasta Krasik. Zasady używania wizerunku patrona określone zostaną względną uchwałą Rady Miasta. Na komisjach padały różne propozycje co do patrona, ale to zostało mi rozstrzygnięte. Doszliśmy do wniosku, że zapiszemy to ogólnie, a sprawa patrona jest w dalszym ciągu otwarta. To samo dotyczy punktu 4. Ustala się hymn miasta Krasi, w treść melodia, zasady jego używania określa tempa uchwała Rady Miasta. Też były propozycje. Pragnę tylko podkreślić, że w trakcie opracowywania, komponowania jest hymn miasta Krasi. Nie wiem, czy wszyscy Państwo macie tekst przez autora opracowany. Kończy się pisać muzyka. Prośba nasza też była co do tego, żeby opracować to i na orkiestrę, i na chór czterogłosowy. Co z tego będzie, no zobaczymy. Propozycja będzie nam przedstawiona, czy nam się spodoba, czy nie, to sprawa otwarta. Także w tym paragrafie 5, ustęp 3 i 4 doszedł, także te, które były jako drugi, trzeci, teraz będą piąty i szósty. Czwarty i piąty, tak? Piąty. Doszły dwa punkty po prostu. W rozdziale 3 ustroj miasta. Paragraf 19, ustęp 1, punkt 6. Jest tylko dodane, że w tym punkcie 6 każdy mieszkaniec Kraśnika posiadający czynne prawo wyborcze, dołożone jest każdy mieszkaniec Kraśnika lub grupa mieszkańców. W paragrafie 20 ustęp 14, punkt 3. Postanowiliśmy wykreślić ten punkt, który mówi, że przewodniczący wyznacza kolejność pełnienia swojej funkcji przez wiceprzewodniczący na wypadek swojej nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków. Uznamy się, że ten punkt jest bezzasadny, bo skoro przewodniczący nie jest zdolny do pełnienia obowiązków, to siło rzeczy ustawowo wiceprzewodniczący przejmuje jego obowiązki. Następnie w trybie pracy Rady Miasta Krasi, rozdział 1 sesji. W paragrafie 6 ustęp 2. Dzięki. Zaraz zobaczymy, muszę spojrzeć jak było. Było, że radny wchodzi prawnemu przez niego osoby mogą składać na sesję oświadczenia w punkcie interpelacji i zapytania rady w porządku obrach określonych w ustępie 1. Propozycja jest taka, że radny oraz burmistrz bądź uprawnione przez niego osoby mogą składać na sesji oświadczenia w punkcie wolne wnioski w porządku obrach określonych w ustępie 1. W rozdziale 2 komisję. Dziewiąty paragraf.
nic nie zmienia. W rozdziale trzecim uchwały. Paragraf 28. Nowa wersja brzmi tak. Propozycje poprawek i autopoprawek do projektu uchwały składa się do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. Stare brzmienie też nie wiem, czy macie Państwo, jak nie, to przytoczę. Przeczytać? Stare brzmienie tu było. Propozycje poprawek i autopoprawek do projektu uchwały składają wnoszący projekt w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. W uzasadnionych przypadkach za zgodą przewodniczącego dopuszcza się zgłoszenie poprawek i autopoprawek w formie ustnej. Nie ma potrzeby tego wyszczególnienia, jest w jednym zapisie wszystko wiemy. W rozdziale szóstym interpelacje i zapytania. Paragraf 41. Ustęp 43, ustęp 1, jest zmiana terminu z 14 dni na 21. Nic poza tym w ustępie drugim też termin 21-dniowy zamiast 14-dniowy. I w paragrafie 45, ustęp 5, jeśli chodzi o odpowiedzi na zapytania udzielane są niezwłocznie. A w razie braku takiej możliwości lub na wniosek pytającego w trybie, o którym mowa w paragrafie 43 terminie 27 dni od dnia zgłoszenia zapytania. Po prostu ze względu na to, że interpelacje i zapytania czasem są wielowątkowe i w ciągu 14 dni urzędnicy nie są w stanie zgromadzić tych wszystkich materiałów, odszukać gdzieś z archiwów. Więc postanowiliśmy wydłużyć ten termin do 21 dni. I w zasadach i w trybie działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasi w paragrafie 10. Uważam, że tak w ustrze, ale muszę porównywać jedno stary ten stałą uchwałę znowu. Paragraf 10, ustęp 2, punkt 2. Stara wersja przedstawia, przepraszam, w przypadku wniesienia do Rady skargi na działalność burmistrza miasta, komisja każdorazowo prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego objętego skargą. I tu w tym punkcie drugim przedstawia swoje opinie na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w Radzie w celu rozpatrzenia skargi. Natomiast w nowej wersji brzmi to tak, przedstawia swoje opinie na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w Radzie oraz przygotowuje projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi wraz z uzasadnieniem. I taka kosmetyczna poprawka w paragrafie 15, punkt 1. Stare rejestry było po zamiarze kontroli. A tu już uściśliliśmy o terminie kontroli komisja zawiadamia pisemnie burmistrza. O zamiarze kontroli może trzeba powiadamiać burmistrza, skoro mamy zamiar, decydujemy się, no to o tym terminie się o tym informuje. Tyle na temat tych ewentualnych poprawek do statutu miasta Krasi. Dziękuję. Na pytanie właśnie zabrać, bo skupmy na się proszę uprzejmie. Radny Maciejowski.
Przewodniczący Wysoka Rado, w trybie pracy Rady Miasta Kraśnik, to jest na stronie drugiej. Strona druga, to jest, dotyczy to paragrafu 7, ustęp 7. Prawo zebrania głosu ma każda osoba spoza rady w punkcie wolnym wniosku. To jest to, co spowodowało powołanie Komisji Statutowej. I to, co miało miejsce na posiedzeniu sesji, kiedy pan przewodniczący udzielił głos osobie z zewnątrz, naruszając zapisy tutaj dokumentu, czyli trybu pracy Rady Miasta Kraśnik. Miało być to skorygowane, to, że w takiej samej postaci to pozostało. Teraz lecimy dalej. Niby jest próba podjęta jakby złagodzenia tego w ustępie 8. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom w celu przedstawienia stanowiska. A znowu z kolei wcześniej powiedzieliśmy, że przedstawienie stanowiska może być tylko w wolnym wniosku. Czyli praktycznie zamykamy absolutnie tutaj możliwość udzielenia głosu osobie z zewnątrz w temacie projektu uchwały, która może dotyczyć naprawdę bardzo ważnych spraw. Prosiłem o to, żeby ten zapis został wyeliminowany, dlatego że jest to ograniczenie możliwości tutaj wypowiedzenia się mieszkańca. On nie musi być zaproszony, ale może być uczestnikiem posiedzenia w temacie, który nie do nas dotyczy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Mam pytanie. Proszę. Chciałem zapytać, kto jest inicjatorem podjęcia tej i poprzedniej uchwały na dzisiejszej sesji? Panie Przewodniczący, niech Pan odpowie mi na to pytanie. Kto jest inicjatorem podjęcia? Inicjatorem? No. Komisja Statutowa, tak? Komisja Statutowa? My w ostatniej komisji rozmawialiśmy o tych przedmiotach. Pytam się, kto jest inicjatorem podjęcia na dzisiejszej sesji tych dwóch uchwał? Jeśli komisja statutowa, no to rozumiem. Tak, komisja statutowa wnioskowała. Pani Marzeńczyk, powiadam, że na dużą panie się ode mnie, że komisja statutowa w tą uchwałę właśnie, że taki wniosek przedłożony przez gminę, żeby na dzisiejszej sesji te projekty były przedstawione. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Radny Janusz, proszę uprzejmie. Chciałem uzupełnić swoją wypowiedź, bo ja przedstawiłem te propozycje, które komisja zawnioskowała pozytywnie. Te, które zaopiniowała negatywnie, po prostu ich nie przedstawiam, ale mam potrzebę. Prosimy, żeby wszystkie wnioski, które się negatywnie zaopiniowały, mam przedstawione. Dobrze, już. Daj mi głos panu. Jeden z wniosków, że komisja wnioskuje o zmianę zapisu w paragrafie 7, punkt 7 statutu miasta Kraśnik, załącznik nr 1, tryb pracy Rady Miasta. Proponuje udzielić prawo głosu osobom spoza rady w każdym rozpatrywanym punkcie dotyczącym podejmowania decyzji przez radę, a nie tylko w punkcie wolne wnioski, ponieważ mogą one wnieść coś istotnego do podjęcia prawidłowej decyzji czy uchwały. Za wnioskiem głosowało dwóch członków komisji, przeciwko było dwóch członków komisji, wstrzymało się od głosowania dwóch członków komisji. Stąd nie przeszło. Zostawiłem wniosek. Nie zostawiłem poprawka do statutu. Nie wolno naruszać. Następnym wnioskiem, który był zaopiniowany negatywnie, był wniosek. Komisja wnioskuje o zmianę zapisu paragraf 44 punkt 2 statutu miasta Kraśnik, załącznik nr 1 tryb pracy miasta Kraśnik. Proponuję dodać następujące słowa: oświadczenia i stanowiska. Za wnioskiem głosowało
0 członków, przeciwko było 5 członków, 1 się wstrzymał. Także wniosek został odrzucony większością głosów. Sesji tych dwóch uchwał. Chcę stwierdzić, że oba projekty nie spełniają wymogów statutowych i nie powinny być w związku z tym procedowane. Dobrze, proszę o uzasadnienie. Nie spełniają wymogów statutu. Dlaczego? Kto ma inicjatywę uchwałodawczą? Proszę zobaczyć, czy projekty mają, spełniają wymogi statutu. To jest pan radca i ci, którzy te sesje przygotowują. Wcześniej czas na coś jeżeli paragrafów. Proszę państwa, zapraszam 10 minut przerwy. Jest przerwa, oczywiście. Jest przerwa. 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 Jest przer